ponoć był upluwany przez lokalnych mieszkańców, że po prostu go znienawidzili już. Niemile zaskoczył nas wójt gminy Dorochusk. Sami wiecie, że został odwołany nasz protest. Legalny protest. Rynek cukru, branża cukrownicza będzie miała problemy, jak ma branża po prostu zbożowa. Śmiali się, wy Polaczki, jutro stąd pouciekacie. Jest to, jak to jest poniżające, że nasz włodarz, Polak z rodem, wybrany przez polskich obywateli, tak sprawę załatwił dla Ukrainy. Szanowni Państwo, Roman Kondrów, Podkarpacka Oszukana Wieś. Koczujemy, tak jak na początku mówiłem, już tutaj trzeci tydzień i dłużej i będziemy chyba do świąt. Jesteśmy zniesmaczeni troszeczkę z tym wszystkim postępowaniem naszych rządzących, naszych włodarzy. Jest to dla nas niezrozumiałe, żeby pan Kowal pojechał na Ukrainę i obiecał, że protest na Drohucku będzie rozwiązany. Dwa dni wcześniej Ukraińcy już wiedzieli o tym, śmiali się, wy Polaczki, jutro stąd pouciekacie. Jest to, jak to jest poniżające, że nasz włodarz, Polak z rodem, wybrany przez polskich obywateli, tak sprawę załatwił dla Ukrainy. I naszych kolegów ściągano tam z pasów, targano nimi i brano ich na pobocze. Jest to dla nas niezrozumiałe. Jest dla nas też satysfakcją, że sąd administracyjny wziął tą sprawę wójta, uchylił i ten protest potem zostanie wdrożony. Wójt jest tam, powiem tak pokrótce, naprawdę w krytycznej sytuacji z tego względu, że społeczność lokalna, z tego jego przesłania, co on mówi, że nie mają pracy. Jest to dla nas niezrozumiałe. Konstytucja wyraźnie mówi, że można taki strajk rozwiązać, jeśli będzie zagrażał zdrowiu i życiu organizatorów i lokalnemu społeczeństwu. Ja tam nie widziałem, żeby tam było zagrożenie dla lokalnego społeczeństwa. Kolejki zawsze były, są i będą. Jadąc na święta, to były wielokilometrowe. Tyle towaru, co Ukraina bierze, co tranzytem przez Ukrainę przechodzi. Szanowni Państwo, to było po prostu sztuczne wywołanie tego odwołania, tego protestu i nie wiem, jakie naciski, czy nie był ktoś tu skorumpowany właśnie odnośnie wójta. Nie chcę tu nikogo posądzać, ale takie myśli są. Znamy stronę ukraińską, jak ona potrafi tym wszystkim kierować, jak potrafi tym wszystkim sterować, żeby takie sytuacje miały miejsce. Ubolewam nad tym, żeby nasi włodarze nie byli w to wszystko wkręceni i skorumpowani. Dlatego nie mogę tego zrozumieć, że tak się stało, jak się stało. Ale mamy satysfakcję. Strajk będzie przywrócony od poniedziałku, chyba że wójt znowu się odwoła, ale myślę, że jest honorowym obywatelem tego kraju, jest honorowym człowiekiem i nie będzie tej sytuacji powielał i nie będzie utrudniał naszym rolnikom tej trudnej sytuacji. Z tego, szanowni Państwo, co wiemy, to wójt Dorochucka spotkał się z bardzo niesmacznym takim incydentami, czyli ponoć był upluwany przez lokalnych mieszkańców, że po prostu go znienawidzili już. Czemu on nie obstaje tu za stroną polskiego rolnika, polskich gospodarki, polskich przewoźników, szanowni Państwo? To my Polacy tu zostawiamy pieniądze, to my napędzamy tą infrastrukturę, a nie Ukraińcy, którzy wyjeżdżają do nas do kraju ze swoim po prostu transportem i jeżdżą, świadczą usługi za 1/4 tej kwoty, który polski przewoźnik ją po prostu daje. Bo my mamy duże koszty, czyli chodzi o ZUS, chodzi po prostu o podatki, o podatek drogowy. Reasumując, my płacimy wszystko, a Ukraińcy z tych naszych dróg korzystają, eksploatują i niszczą. Mimo woli i nie płacą takich podatków jak my. I dla nas jest to w ogóle niezrozumiałe. Także też apeluję to do pana wójta, niech pójdzie po rozum do głowy i nie utrudnia naszym polskim obywatelom tego strajku. Tego strajku, który jest w słusznej sprawie. Wykańczają po prostu polskie rolnictwo, wykańczają polski transport, a z tego co widzimy będzie wykańczana też polskie cukrownie, szanowni państwo, bo już w tym momencie dużo cukru napływa z Ukrainy i nasze cukrownie chyba popłyną z tego względu, że będą niekonkurencyjni do tych po prostu cukru, który będzie wpływał z Ukrainy. I to będzie trzecia bolączka, także apeluję do plantatorów. Plantatorzy, przyjeżdżajcie tu na granicę, pokazujcie tą trudną sytuację, że też nie będzie z wami tak wesoło. Skoro będziecie mieli odebrany ten uprawę tego buraka cukrowego, też nie będziecie mieli płynności finansowej i będzie to złe. Chciałbym też podkreślić, szanowni państwo, że u nas w kolejce nie robimy różnic. Czy to Polak, czy Ukrainiec, czy inny obcokrajowiec. U nas wszystko jest w tej sprawie załatwione jasno i klarownie. 5 aut przyjeżdża, a z tego co mi wiadomo, na Ukrainie, żeby przyjechać jako pierwszy pojazd, czy po prostu bez kolejki, to trzeba zapłacić $1000. Szanowni Państwo, widać tą korupcję biały dzień i normalnym okiem, a u nas tego nie ma, szanowni Państwo. Nawet nie chcę słuchać, jeden mówi, że ma tulipany, drugi, że ma szybko psującą żywność. Stoją w kolejce, jest to priorytetem, przyjeżdżają jako pierwsze 5 aut i nie mamy tego. Jak nie będzie takiej sytuacji, że rząd w tym tygodniu nie okaże tej dobrej woli współpracy, szanowni państwo, przed świętami
przemykamy do jednego auta na godzinę i nie będzie jechało 120 aut, tylko 24 aut, szanowni państwo. I wtedy będzie może sprawa ekstremalna, trudna i rząd się opamięta i przyjedzie tu na granicę i tą sprawę szybko załatwi. Przedstawi nam oświadczenia, przedstawi nam deklarację, że ten podatek, który po prostu my też tutaj jako trzeci postulat wdrażamy, żeby był załatwiony priorytetowo, żeby wójtowie pojechali do Warszawy, niech się tłumaczą jako gospodarze. Dostali wielomilionowe korzyści z pomocy krajowych, to są po 40, po 30 milionów złotych i oni teraz twierdzą, że nie mogą nam umorzyć tego podatku w granicach 300 czy 900 tysięcy. Jest to jakiś absurd w stosunku do tych pieniążków, którzy oni dostali. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy na Korczowej już od ponad miesiąca. W tym tygodniu z bieżących spraw niestety niemile zaskoczył nas wójt gminy Dorochusk. Sami wiecie, że został odwołany nasz protest. Legalny protest, aczkolwiek z bardzo dobrych wiadomości mamy to, że wczoraj sąd przychylił odwołanie nowego wniosku o protest na gminie Dorochusk, także w poniedziałek o godzinie 15 wracamy. Mamy pozwolenie do 8 marca, także do skutku rozwiązania tych naszych problemów. Niestety jak na razie nie dzieje się nic. Rozmowy z ministrem są, na razie bez konkretów. Minister zbiera jakieś materiały, które pomogą mu to rozwiązać. No i czekamy cały czas nadal. Miejmy nadzieję, że nie na próżno. Względem decyzji wójta gminy Dorochusk wszyscy się zastanawiają, kto albo co zadecydowało o takich radykalnych krokach. To jest niedopuszczalne, że w kraju można jedną decyzją w 15 minut rozwalić blokadę, która trwała miesiąc czasu. Wójt gminy Dorochusk tłumaczył się o stratach przedsiębiorców, którzy handlują z Ukrainą i transportują towary na Ukrainę. Niestety o naszych stratach od ponad roku nikt nie mówi. My tracimy cały czas. Jest z miesiąca na miesiąc coraz gorzej. W tym momencie powinno być jak najlepiej w transporcie, bo mamy święta, a wiadomo, okres świąteczny, jest większy podaż na wszystkie materiały, więc jest więcej pracy, a tej pracy nie wyczuwamy. Czekamy w styczniu. W styczniu moim zdaniem nie 30% taboru będzie stało gdzieś tam odstawione, a 60%. Także jest tragedia w tym momencie. A władze nie rozumieją, władze lokalne nawet, jak wójt gminy Dorochusk, nie rozumieją, że my nie stoimy tu dla przyjemności, tylko stoimy po to, żeby załatwić nasze interesy. Szanowni państwo, dopłaty mieliśmy obiecane przez poprzedni rząd, mamy obiecane po prostu przez ten obecny rząd, obecną koalicję. I teraz po prostu my jesteśmy pełni wiary, ale wiara po prostu, można powiedzieć, jest wiarą. Nas interesują po prostu konkrety. Tutaj chodzi o to, że wnioski składaliśmy w trzeciej transzy do 15 lipca 2023 roku. I my tych pieniędzy nie mamy do dnia dzisiejszego. Pierwsze wnioski zostały wypłacone, pierwsza transza, druga transza została wypłacona. Trzecia transza nie została wypłacona. Dostaliśmy odmowne decyzje z agencji, że nie dostaniemy tych środków. I teraz się okazuje, nie mam tego na piśmie, że po prostu był aneks do umowy i że te pieniądze do nas dotrą. Tylko nowy rząd już obiecuje dopłaty do kukurydzy, po prostu nam przytakuje, że tak, dostaniecie państwo jak najbardziej, to trzeba czasu, wszystko zrobimy, żeby po prostu rolnictwo po prostu zadbać, pomagać i tak dalej. My nie twierdzimy, że nie pomogą, ale po prostu trzeba najpierw spełnić te zobowiązania wcześniejsze. I my nadal czekamy na pieniądze z 2022 roku, z trzeciej transzy. Rolnicy nie dostali pieniędzy. I tu chodzi o to, spełniajmy po prostu obietnice, a nie obiecujmy. Nam nie zależy na obietnicach, nam zależy na faktach, no nie? Nasza produkcja stała się po prostu nieopłacalna. Dzisiaj się ukazuje, nie mając po prostu środków na koncie, nie mając pieniędzy z dofinansowania, z dopłat, po prostu nie mając kredytów niskoprocentowych, to po prostu nam na gospodarstwa będzie zaglądał komornik. I tutaj my mamy bardzo duże płatności, zobowiązania, jeśli chodzi o środki do produkcji.
Także, szanowni państwo, tu chodzi o to, że płynność finansową rolnicy utracili przez spowodowaną przez otwarcie granic. Towaru napłynęło nie tylko do Polski, tylko do całej Europy. Cała Europa się boryka z problemami ukraińskiego towaru, ukraińskich zbóż, ukraińskich towarów, płodów rolnych. Także ja mam dużą nadzieję i prośbę do obecnego rządu. Nie rozmawiajmy, nie bijmy piany. Weźmy się za robotę. Po prostu my potrzebujemy konkretów. I jeszcze raz konkretów. Po prostu mamy 12 postulatów złożonych. 3 postulaty pierwsze na 99% są realizowane. Kolejne 12 postulatów to jest na 100 dni rządów Donalda Tuska, premiera. Tutaj, szanowni państwo, my się domagamy rzeczy spełnienia naszych postulatów. To nie są cuda. To są sprawy codzienne. To są sprawy, które nas bolą i nam przeszkadzają w produkcji, w prowadzeniu działalności. Szanowni państwo, my gospodarujemy na Podkarpaciu. Przejście Korczowa, Medyka, to są po prostu gleby bardzo zwięzłe, ciężkie i Unia Europejska wymaga od nas, żebyśmy odługowali grunty, żebyśmy po prostu oddali część gruntów w udługowaniu w Ugorze Czarnym. Z jednej strony nam się zaleca udługowanie, z drugiej strony nam się zaleca ukrywę. Jak się to ma, jeśli mamy udługować w Ugorze Czarnym, chyba wszyscy wiedzą, co to jest Ugór Czarny, a z drugiej strony nakłada się 80% w gospodarstwie, mamy po prostu mieć ukrywy. Sytuacja jest taka, a nie inna. Jeśli chodzi o opłacalność w rolnictwie, w gospodarstwach, nie ma tej opłacalności. Niektóre po prostu rośliny sprzedajemy po kosztach, a nawet wręcz po niższych kosztach sprzedajemy, nie ma w ogóle opłacalności. Granice Unia Europejska po prostu otwiera na wschodzie, napływ towarów po prostu przyczynia się do tego, żeby te ceny były bardzo niskie. Nie ma opłacalności, my mamy grunty udługować, które myśmy kiedyś nabyli, które posiadamy. Jak to się ma udługowanie gruntów do otwierania granic? W dniu wczorajszym, 15 grudnia, spotkaliśmy się z delegacją rządową, wiceministrem Krajewskim i Kołodziejczakiem oraz posłem regionalnym Koalicji Obywatelskiej Markiem Rząsą. Zostały złożone nasze postulaty dodatkowe, oprócz tych trzech głównych, ale to są postulaty, że tak powiem, na dłuższy termin do zrealizowania. Spotkanie było merytoryczne, strona rządowa wyglądała na zainteresowaną naszymi postulatami. Powiedzieli, że będą chcieli je spełnić jak najbardziej, a co będzie, to zobaczymy. No my jesteśmy pełni nadziei, dobrej wiary, że to faktycznie ktoś się na tym podchyli i to zostanie w końcu zrealizowane. My jako Podkarpacka Oszukana Wieś mamy 12 dodatkowych postulatów. Postulaty zostały podpisane przez wiceministrów. Jednym z postulatów jest to, żeby móc nawozić azotem od 1 lutego. Twierdzą tak profesorowie, na przykład profesor Szczepaniak czy profesor Szpunar-Krok, że to roślina, że to azot ma czekać na roślinę, a nie roślina na azot. Kolejnym z naszym postulatem jest to, by producenci nawozów należący do spółek Skarbu Państwa ujawnili swoje koszty produkcji, ponieważ uważamy, że tak wysokie ceny nawozów to nie są same koszty produkcji, ale też ogromna wysoka marża. Kolejnym z postulatów jest nieodłogowanie ziemi, tak jak Unia Europejska nam zaleca, 4% gospodarstwa, więc przy 100 hektarach jest to 4 hektary, które nie będą po prostu uprawiane, nie będziemy z tego pieniędzy po prostu mieli. Przy niskiej opłacalności no nie możemy sobie pozwolić na to, by 4 hektary leżały i po prostu no nie zarabiały na siebie.